Dzień dobry Państwu. Otwieram 41. sesję Rady Miejskiej w Józefowie 8. kadencji. Serdecznie witam Państwa radnych, Pana Burmistrza Romana Dziurę, współpracowników, witam dyrektorów, kierowników podległych jednostek, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz wszystkich przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał. Porządek obrad radni otrzymali. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Protokół z 40. sesji Rady Miejskiej był wyłożony w pokoju numer 15. Obecnie znajduje się na stole u radnych. Czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem protokół został przyjęty jednogłośnie. Poproszę Pana Burmistrza o przedstawienie swojej pracy od ostatniej sesji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni zaproszeni goście, Szanowni mieszkańcy naszej gminy. Przedkładam informację o podejmowanych przez nas działaniach w okresie od ostatniej sesji. Wprawdzie sezon martwy i fizycznie na zewnątrz takich prac inwestycyjnych podejmujemy trochę mniej, ale tym niemniej wcale nie mało mamy zajęcia, jeżeli chodzi o przygotowanie inwestycji zaplanowanych na ten rok i można powiedzieć, że i tego nie przerabiamy na ten moment. Grubsze inwestycje na sam początek. Zresztą porządek dzisiejszej sesji jest tak bogaty, że im krócej będzie burmistrz mówił, to tym korzystniej. Urząd Miejski w Józefowie. Dach wykonany i po wykonaniu dachu docieplili górny strop. Okazuje się, że no to ogrzewanie, które funkcjonowało, no powodowało, że człowiek nie dawał rady, nawet ja u siebie w gabinecie, wytrzymać. Musieliśmy te grzejniki trochę poprzykręcać, a główny piec w Urzędzie Miejskim o kilka stopni temperaturę obniżyć. Czyli widać, jaki niesamowity efekt daje docieplenie stropu. No przez strop ucieka najwięcej tego ciepła i tutaj myśmy sprawdzili, że tak powiem, czytelnie na samych sobie. Myślę, że będą z tego tytułu fajne oszczędności. Teraz 2-milionowa inwestycja. Kanalizacja Samsonówka Majdan na Pryski. Na ostatniej sesji co prawda już wspominałem, że Samsonówka już ma pozwolenie na budowę. Majdan w tej chwili dokumentacja jest na ZUS-ie, w uzgodnieniach. Wykonawca zadeklarował, że pod koniec lutego już fizycznie rozpoczyna tą inwestycję. Inwestycja ponad 6 milionów złotych, duża. Ważne, że jest rozpędzona na tyle, że w każdej chwili będzie rozpoczęta. Druga podobna, o wartości również podobnej, bo 5 milionów złotych, to są wszystkie te nasze budynki oświatowe. Ogłosiliśmy przetarg. Przetarg poszedł bardzo dobrze. Wspominałem na komisjach wspólnych rady, że mamy ponad 400 tysięcy oszczędności. Powiem, jakie zadania, za jakie kwoty poszły. Tutaj po raz pierwszy nie było potrzeby zachęcania wykonawców. Okazuje się, że tych prac w tym roku wykonawcy mają dużo mniej. Na ogół to my musimy bardzo popracować, żeby tych wykonawców zachęcić jak najwięcej, żeby stawki przetargowe były dla nas korzystne. Tutaj nie było takiej potrzeby, wykonawców stanęło naprawdę do przetargu dużo i stawki naprawdę mamy takie bardzo przyjazne. Elektryka i pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, Szkoła Majdan, Szkoła Józefów. Wygrał może to jeszcze przedwczesne, bo w tej chwili jeszcze robimy weryfikację dokumentów, ale powiem tak.
złożyli najtańsze oferty. Te osoby, które będę wymieniał, to potraktujmy jako osoby, które złożyły najtańsze oferty. Miejmy nadzieję, że oni wygrają, tylko na ten moment jeszcze nie można takiego słowa użyć, póki nie zakończymy weryfikacji dokumentów. Pan Kazimierz Ordecki, 1 000 000 zł z niewielką końcóweczką. Kolejne zadania to są centralne ogrzewanie, Szkoła Józefów, Szkoła Majdan i nowe kotłownie gazowe. Tutaj jest kwota 1 549 000 zł. Kolejne zadanie, no tutaj bardzo, bardzo nam miło, że wygrał nasz wykonawca. Pan Grzegorz Buczkowski wygrał przetarg na schronisko młodzieżowe w liceum. No tutaj wszystkie prace wziął, nie tylko budowlane, ale również i fotowoltaika, i pompa ciepła, wszystkie prace kompleksowo. Za to zadanie 1 740 000. No duża kwota zostanie na terenie gminy. To dla nas jest największa radość, jak od nas wykonawcy wygrywają przetargi. I kolejny przetarg również wygrał chłopak z terenu naszej gminy. Pan Mariusz Nakrycki wygrał przetarg na zagospodarowanie terenu przy liceum i to jest kwota 450 000 zł. I ostatnie zadanie dotyczące przedszkola. W przedszkolu wygrał wykonawca zewnętrzny, Transbud Łukasz Matkowski i to jest kwota 268 000 zł. Rozmawiałem przed sesją dzisiaj z panem Michałem Mączko, który jest doradcą tych środków i zapytałem go wprost, czy ma jakiś pomysł, żeby te 400 000 uratować. No odpowiedział mi, że te 400 000 ewentualnie jakby wykonawcy w trakcie realizacji zadania wystąpili o korektę wynagrodzenia z tytułu wzrostu wartości materiałów budowlanych, na to można przeznaczyć. No i jakąś furtkę wskazał na roboty budowlane, chociaż nie potrafi mi odpowiedzieć, jak ja mam procedurą przetargowo to ująć. Bo przetarg uzupełniający nie jest dopuszczony na ten moment. Umówiliśmy się, że zadamy oficjalne mailowe zapytanie i on będzie szukał furtki, jak te pieniądze uratować. Na pewno by się przydało u nas szczególnie parking przy szkole w Józefowie. No nie możemy to nazywać tak szumnie parking, ale zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej, a w istocie rzeczy to byłby parking. Jest on konieczny, jakby się udało z pieniędzy zewnętrznych, to co daj Boże, jak nie, to będziemy szukać pomysłu, żeby go zrobić z własnych środków. Bo parking jest bardzo potrzebny, a warunki szczególnie w okresie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym dosyć takie niekorzystne. Dużo inwestycji w przygotowaniu, dużo dokumentacji technicznych. Tam, gdzie wprowadzamy tereny pod zabudowę, to od razu musimy się liczyć z tym, że za chwilę trzeba mapę sytuacyjną wysokościowe do celów projektowych. Za chwilę trzeba zlecać dokumentację na infrastrukturę techniczną. Tak też się dzieje już na trakcie lwowskim. Tam mamy już mapę do celów projektowych, zleciliśmy opracowanie dokumentacji na wodociąg. Tak też się dzieje w Górecku Starym, tam jest troszkę bardziej zaawansowane wodociąg, projektowanie wodociągu. Już pani sołtys dostała prośbę, żeby zebrać zgodę od mieszkańców na przeprowadzenie linii wodociągowej, czyli Górecko Stare jest najbliżej zakończenia opracowania dokumentacji. Ale również brakujące odcinki kanalizacji w Józefowie. Mamy już PFU na ulicę Pogodną. W tej chwili zlecamy takie samo opracowanie przy ulicy Żurlanej. Jest taka boczna dróżka, jak się tam zjeżdża w dół. Ta boczna dróżka do góry, panie przewodniczący. Tutaj też chcemy opracować PFU. I jak będziemy mieli PFU, to będziemy przymierzać się do realizacji takich zadań. Dalej zleciliśmy również dokumentację
na te wszystkie instalacje fotowoltaiczne, może to jeszcze za bardzo dosadnie powiedziałem, bo w zasadzie odbyło się pierwsze spotkanie z projektantem. Z projektantem zestawiliśmy wszystkie jednostki, gdzie potrzebujemy tych instalacji fotowoltaicznych. Zaczęliśmy robić wstępnie analizę, gdzie byłby sens pompy ciepła, gdzie te pompy ciepła są nieuzasadnione. Zaczęliśmy robić analizę, jak się zabezpieczyć przed instalacjami, żeby nie zaliczyć wpadki, że po wykonaniu instalacji niestety wszystkie nasze potrzeby w zakresie zużycia nie będą przez instalację zabezpieczone. I zakład energetyczny zaraz nam da podwójne stawki i w sumie i tak dosyć dużo będzie się płacić. To są rzeczy, które wymagają naprawdę mądrego przemyślenia, bo czasami można wydać 100 tysięcy na instalację i nic na tym nie skorzystać. Bo stawki, które rąbnie za pozostałą część, mogą spowodować, że rachunek będzie identyczny jak przed założeniem instalacji. Dzisiaj to są pułapki identyczne dla wszystkich nas tutaj jako osób fizycznych, ale dla samorządów one są też takie same. To wszystko wymaga rozwagi, wymaga mądrego poukładania i oczywiście tutaj oczekujemy z niecierpliwością na pierwsze nabory. Miejmy nadzieję, że one się pojawią i z tych naborów skorzystamy. Na wspólnych komisjach Rady sygnalizowałem już, że jesteśmy po rozmowie z naszymi proboszczami, z księdzem dziekanem Zenonem Rugało i z księdzem Jarosławem Kędro odnośnie ogłoszonego naboru na zabytki. Tutaj chcemy wystąpić na jeden zabytek i na drugi zabytek. Zakresy mamy już doszczegółowione. Wprawdzie w dniu wczorajszym został wydłużony termin składania wniosków z ostatniego stycznia na 17 marzec, ale my jesteśmy przygotowani i myślę, że do końca stycznia te wnioski poskładamy. Według naszych uzgodnień w naszym kościele główny ołtarz, niestety ołtarz boczny nie może być ujęty do tego, bo nie jest wpisany do rejestru zabytków i nikt nie wie, dlaczego tak się to stało. Ambonka też nie może być ujęta, bo już ksiądz dziekan zlecił te prace i są w trakcie realizacji, więc tutaj się nie da. Dach na nowo do konserwacji, ogrodzenie wokół kościoła. Ważne zadanie w tym roku przypada 300-lecie powstania naszej parafii. Daj Boże, żeby to zadanie zostało sfinansowane z tych środków, żeby nam te pieniądze przydzielili i żebyśmy na 300-lecie taki prezent dla naszej świątyni wspólnie i rząd, i my jako Rada, i ksiądz dziekan, żebyśmy tej świątyni taki prezent sprawili. W Górecku Kościelnym ksiądz proboszcz wprawdzie ołtarz główny zrobił, ale część elementów przy tym ołtarzu głównym zostało, więc dokończenie ołtarza głównego, ołtarz boczny prawy i ksiądz proboszcz próbuje się zabrać za posadzkę. Tutaj duże pieniądze są potrzebne, bo chciałby to zerwać, docieplić, zrobić ogrzewanie podłogowe i z powrotem wylewka i z powrotem otworzenie podłogi. Na to pieniędzy na pewno nie wystarczy, ale ksiądz proboszcz złożył też do innego źródła wniosek i próbuje różnymi pieniędzmi to zadanie wykonać. Powiedział, że jest bardzo elastyczny, na tyle, na ile damy radę do tej podłogi dołożyć, to z każdych pieniędzy będzie zadowolony. Tutaj miejmy nadzieję, że te pieniądze będą, bo to jest 3 miliardy złotych rząd na to zarezerwował i to wypada średnio po milionie złotych dla każdej gminy. I my tak szykujemy jeden wniosek na 1 000 000 złotych dla tych dwóch kościołów, no i wniosek pójdzie jeszcze taki boczny, dodatkowy na organistówkę naszą. Jeżeli by się udało, to co daj Boże, bo też wewnątrz tam naprawdę mnóstwo prac jest do wykonania i za 300 tysięcy nie wiem, czy te prace się da radę zrobić. Myślę, że ta potrzebna jest kwota nawet większa niż 300 tysięcy złotych. Jakby wykończył, to ten obiekt by żył, pracował i byłby wykorzystany. Czas pokaże, jak to wszystko się poukłada, ale na ten moment taką wiarę mamy, że przynajmniej 1 000 000 złotych powinniśmy dostać i te nasze zabytki sakralne bardzo, bardzo ubogacić. Szanowni Państwo,
drób podaruje sobie jako, że mamy pracowitą sesję, także dziękuję za uwagę. Dziękuję panu burmistrzowi. Interpelacje. Na poprzedniej sesji nie było interpelacji. Czy na dzisiejszej sesji ktoś z radnych chce zgłosić swoją interpelację? Nie ma. Odczytam plan pracy Rady Miejskiej w Józefowie na rok 2023. Na styczeń mamy przewidziane opracowanie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2023 rok. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Józefowie za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. W lutym informacja o funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej w Józefowie i środowiskowego domu samopomocy w Józefowie. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie za rok 2022. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie za rok 2022. W marcu sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie za rok 2022 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2023. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminy Józefów na rok 2023. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Józefów na rok 2023. W kwietniu informacja o przygotowaniu gminy Józefów do sezonu turystycznego w 2023 roku. Informacja o stanie i porządku publicznego na terenie gminy Józefów w 2022 roku. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022 oraz ocena wdrażania ustawy o utrzymaniu i czystości porządku w gminie. W maju przyjęcie raportu o stanie gminy za rok 2022, udzielenie burmistrzowi Józefowie wotum zaufania, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Józefów za rok 2022 oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi Józefowa. W czerwcu informacja z działalności zakładu wodociągów i kanalizacji w Józefowie za rok 2022. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Józefów. We wrześniu informacja z wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2023 roku. W październiku program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych, informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej i oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza i kierowników gminnych jednostek za 2023 rok. W listopadzie ustalenie stawek podatkowych na 2024 rok. W grudniu informacja na temat realizacji inwestycji gminnych za 2023 rok oraz planowanych inwestycjach na rok 2024. Przedstawienie wniosków do budżetu gminy na rok 2024 wypracowanych przez Komisję Stałe Rady Miejskiej i uchwalenie budżetu gminy na rok 2024. Przystąpimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem programu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem plan pracy Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie. Poproszę pana Andrzeja Łokaja o odczytanie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2023 rok. Punkt pierwszy. Kontrola realizacji planu finansowego szkół. Sesja w marcu. Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów kierownik Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Józefowie i dyrektorzy szkół. Punkt drugi. Analiza materiałów przygotowanych na sesję. Opiniowanie projektów uchwał. Sesja w marcu. Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów przewodniczący komisji. Punkt trzeci. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2022 rok. Sesja w maju. Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów przewodniczący komisji. Punkt czwarty. Przygotowanie opinii o sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy za rok 2022 oraz wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Józefowa. Sesja w maju. Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów przewodniczący komisji. Punkt piąty. Opracowanie wniosków do budżetu na 2024 rok. Sesja w grudniu. Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów przewodniczący komisji. Punkt szósty. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na 2024 rok. Sesja w grudniu. Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów przewodniczący komisji. Podpisał przewodniczący komisji Andrzej Łokaj. Dziękuję. Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem plan pracy komisji został przyjęty jednogłośnie. Poproszę pana Jana Kudełkę o czytanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2023 rok. Tu plan składa się z sześciu punktów. Pierwszy jest uniwersalny. Analiza materiałów przygotowanych na sesję, opiniowanie projektów uchwał przez cały okres roku. Drugi punkt, rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2022 w miesiącu maju. Punkt trzeci, analiza informacji z wykonania budżetu gminy i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury za pierwsze półrocze 2023 roku we wrześniu. Punkt czwarty, zaopiniowanie proponowanych stawek podatkowych na 2024 rok w listopadzie. Punkt piąty, opracowanie wniosków do budżetu na 2024 rok w grudniu. I w grudniu również punkt szósty, analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2024. Dziękuję. Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy Komisji Budżetu i Finansów? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem plan pracy Komisji Budżetu i Finansów został przyjęty jednogłośnie. Poproszę panią Marię Kudełko o czytanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej na 2023 rok. Przez cały rok komisja będzie analizowała materiały przygotowane na sesję, opiniowanie projektu uchwał w marcu. Natomiast zaopiniowanie programów gminnych w zakresie profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Józef w roku 2023. W czerwcu analiza wykorzystywania i funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy oraz określenie potrzeb w zakresie ich utrzymania i rozwoju. W październiku informacja o systemie w zakresie szkolnictwa na terenie gminy Józefów. W listopadzie zaopiniowanie proponowanych stawek podatkowych na 2024 rok. Natomiast w grudniu opracowanie wniosków do budżetu i analiza zaopiniowania projektu budżetu na 2024 rok. Dziękuję. Podpisał przewodniczący komisji Maria Kudełka. Dziękuję.
Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. Zatem plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych został przyjęty jednogłośnie. Poproszę panią Dominikę Gontarz o czytanie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej na 2023 rok. Punkt pierwszy. Analiza materiałów przygotowanych na sesję, opiniowanie projektów uchwał. Punkt drugi. Opracowanie wniosków do budżetu na 2024 rok na sesji w miesiącu grudniu. Punkt trzeci. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na 2024 rok w miesiącu grudniu na sesji. Punkt czwarty. Rozpatrywania przez Radę skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wniosków oraz petycji składanych przez obywateli. Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów przewodnicząca komisji Dominika Gontarz. Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został przyjęty jednogłośnie. Poproszę panią Justynę Lepik o przedstawienie informacji z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Józefowie za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zaproszeni goście. Przedstawię informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. W 2022 roku Rada Miejska w Józefowie VII kadencji podjęła 73 uchwały. Z zakresu finansów, podatków, opłat, dotacji podjętych zostało 40 uchwał, w tym 38 uchwał zostało zrealizowanych, dwie znajdują się w trakcie realizacji, ponieważ dotyczą budżetu na rok 2023. Z zakresu oświaty podjętych zostało 5 uchwał. Wszystkie zostały zrealizowane. Uchwał związanych z obrotem nieruchomościami gminy w roku 2022 podjętych zostało 12, z czego 10 uchwał zostało zrealizowanych. Natomiast dwie uchwały dotyczące zbycia działek położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nebryski są w trakcie realizacji. Uchwał organizacyjnych i proceduralnych podjętych zostało 16, z czego wszystkie są zrealizowane. Podsumowując, w 2022 roku zostało podjętych 73 uchwały, z czego 69 uchwał zostało wykonane, co stanowi 95% podjętych uchwał. 4 uchwały są w trakcie realizacji, co stanowi 5% podjętych uchwał. Po dokonaniu analizy podjętych uchwał w 2022 roku należy pozytywnie ocenić przebieg ich realizacji. Dziękuję. Dziękuję. Tak się zastanawiam, czy przerwa jest wymagana, czy nie. Dosyć szybka. Pierwsza część poszła. Nie widzę zmęczenia. Zatem przejdziemy do bloku uchwał, który został przygotowany na dzisiejszą sesję. Uchwała nr 41/339/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 41
/340/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku, zmieniającą uchwałę nr 3/24/18 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnym jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 41/341/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 41/342/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Józefów na rok 2023. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 41/343/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Górniki. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 41/344/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnym jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 41/345/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Górecko-Kościelne na okres 3 lat. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 40/346/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej imieniem Konrada Bartoszewskiego pseudonim Wira w Górecku Starym. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Kto się wstrzymał? Marek, tak? Jeden głos wstrzymujący. Proszę bardziej odważnie podnosić rękę, bo ja patrzę, ale jak delikatnie, to nie widzę. Uchwała nr 41/347/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 41/348/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnionej przy odliczeniu zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 41/349/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zamość na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 41/350/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa lubelskiego. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 41/351/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2024. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Zatem projekt uchwały został przyjęty głosami 13 za, 1 wstrzymującym. Uchwała nr 41/352/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 41/353/2023 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2023. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Skończyły nam się materiały przygotowane na dzisiejszą sesję. Przechodzimy do spraw różnych. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pana Burmistrza. Tego nie przewidziałem, że Pan Przewodniczący tak sprawnie to pociągnie. Niepotrzebnie się okazuje, zamartwiałem. Także zechcę jeszcze dokończyć troszkę tych informacji, które przekazywałem. Szanowni Państwo, co prawda zawsze mam dylemat, jeżeli coś Rada Miejska ma wprowadzić do budżetu, a ja wyprzedzająco o tym mam mówić. Więc nie powiedziałem o inwestycji chodnik od ulicy Biłgorajskiej do Romanowskiego i wzdłuż Romanowskiego na wysokości zabudowy. Niesłychanie ważna inwestycja. Na wspólnej komisji Rady mówiłem, że tam, gdzie mamy drogi wojewódzkie w zabudowie, wszędzie obligatoryjnie powinniśmy mieć chodniki.
Jest bardzo duże natężenie ruchu na tych drogach i nie możemy naszych mieszkańców narażać na potrącenia, a nawet na utratę życia. Duża inwestycja, 1 000 000 zł. Dużo też zabiegów z naszej strony wymagało, bo tutaj po naszej stronie było zlecenie opracowanie dokumentacji. Po uzgadnianie tej dokumentacji z zarządcą drogi, z zarządem dróg wojewódzkich, później musieliśmy wystąpić o zgłoszenie do wojewody. Drogi wojewódzkie niestety nie są u starosty, tylko u wojewody. I dopiero wtedy mogliśmy wystąpić z wnioskiem do pana marszałka o wyrażenie zgody na wspólną realizację zadania. I taka zgoda na zarządzie województwa lubelskiego zapadła. Zgoda jest na warunkach, że 50% da pieniędzy marszałek, 50% wykładamy my. No ale inwestycja 1 000 000 zł. My niespełna 500 tysięcy do niej dokładamy. Pomimo tego, że na ten moment jawi nam się to, że to jest drogo, przetarg zweryfikuje te ceny. Przetarg może pokazać, że one będą odrobinę niższe. Także ta inwestycja kolejna milionowa idzie do realizacji i wspomnę również o inwestycji, która bardzo się przybliża do realizacji. Jest to zmiana napowietrzania na nasze oczyszczalnie ścieków w Józefowie. My w naszym budżecie mamy zarezerwowaną kwotę 600 tysięcy, ale już tak rozeznanie wstępne zrobiliśmy, że ona może nawet przekroczyć 1 000 000 zł. Też przetarg nam podpowie, czy ta kwota, o której ja mówię, będzie konieczna. Daj Boże, żeby wystarczyło to, co mamy, ale mało, mało realistyczne. Szanowni Państwo, jest przed nami decyzja odnośnie drugiego żłobka. I tak analizowaliśmy, co z tym fantem robić, bo na ten moment jesteśmy, można powiedzieć, jedyną gminą za wyjątkiem Biłgoraja na powiecie biłgorajskim, która w ogóle żłobek ma. I rząd szuka pomysłu, jak przymusić gminy do żłobków, a gminy się dosyć skutecznie bronią. I w tym roku wymyślili taki program korzystny, że nie trzeba ani złotówki wkładu własnego, a przez 3 lata jeszcze dają finansowanie całości i poborów nauczycieli, i wszystkich kosztów, jakie w żłobku występują. Więc my wymyśliliśmy takie rozwiązanie, że jednak wchodzimy w ten nowy żłobek, bo tak troszkę byłoby nam niezręcznie, żebyśmy nie skorzystali z tej oferty. Chcemy zabazować na pomieszczeniach kotłowni przy przedszkolu. Te pomieszczenia są prowizorycznie przykryte, ale jak robiliśmy remont przedszkola, to już wtedy widzieliśmy, że potrzebne są pieniądze, żeby to normalnie przykryć, żeby zabezpieczyć mury tej kotłowni. I wtedy mówiliśmy, czekajmy, może jakiś pomysł się znajdzie, żeby to zewnętrznymi pieniędzmi zrobić. Teraz przyszedł taki pomysł, właśnie na bazie tej kotłowni chcielibyśmy zrobić zupełnie odrębny żłobek i pewno na 20 miejsc. Ten żłobek, który mamy, docelowo myślę, że wchłoniemy w ten nowy żłobek, bo jego obligatoryjnie musimy utrzymywać jeszcze do końca następnego roku, a później kadrę z tego żłobka myślę, że przeniesiemy do żłobka nowego, a ten stary pewno docelowo będzie wygaszony. I w ten sposób wykorzystamy i konieczność zabezpieczenia tej kotłowni. No i miejmy nadzieję, że zrobimy luksusową bazę i odrębny zupełnie obiekt dla dzieci żłobkowych. Szanowni Państwo, przybliża się miesiąc luty. To informacja taka może mniej związana z naszą pracą, ale pewno bardzo ważna, jeżeli chodzi o wszystkie osoby, które przymierzają się do odejścia na emeryturę. Jest jedna niepowtarzalna okazja, żeby odejść na dobrych warunkach na emeryturę w miesiącu lutym. Dlaczego jest niepowtarzalna okazja? Dlatego, że w lutym obowiązuje tabela życia, ta covidowa. Dużo ludzi zmarło i długość życia się obniżyła.
Więc kapitał, który zgromadziliśmy, dzielony jest przez mniejszą ilość miesięcy prognozowanego życia. I ta emerytura o kilkaset złotych wskakuje nam na dzień dobry wyżej. Drugi bonus już wskakuje w miesiącu marcu, waloryzacja marcowa, ponad 14%. Więc takiej kumulacji bonusów szybko nie będzie. Jeżeli mamy gdzieś w naszym otoczeniu rodziców, znajomych, kolegów, przyjaciół, to proszę przekazywać informację, że jak ktoś tylko skończy wiek emerytalny, to obligatoryjnie w lutym, bo on nawet jak półtora roku przepracuje, to nie odzyska tego, co utracił, nie odchodząc na emeryturę. To jest taka informacja dodatkowa. Teraz chciałbym przekazać informację dotyczącą zebrania w sprawie wyboru przewodniczącego Komitetu Osiedlowego na Morgach. 7 lutego o godzinie 17 w Urzędzie Miejskim, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Józefowie odbędą się wybory. Wiemy, że z tą frekwencją jest różnie. Jak jest tam dwóch kandydatów, to jeszcze ci kandydaci tych ludzi zaproszą. Jak jest jeden, to jeszcze czasami tych osób bardzo mało. Także kto ma znajomych w tym rejonie, Słoneczna, Żródlana, Leśna, oczywiście nie do końca Leśna, bo część Leśnej ciąży nam do Borowina, a tam niektórzy chcą kandydować, ale nie są w tym okręgu, więc bardzo prosimy, żeby zachęcać osoby, niech na to zebranie przyjdą. Dla nas są ważni i sołtysi, i przewodniczący komitetów osiedlowych, bo no, oni są, można powiedzieć, na pierwszej linii kontaktów z naszymi mieszkańcami. I jak jest poprawny przepływ informacji od mieszkańców do radnych, do mnie, to no nie ma noszenia w sobie takiej niechęci, że coś tam oni by chcieli, nie jest robione, a to w ogóle do nas nie dociera. Nie? Jak ta komunikacja, tak jak do tej pory, jest poprawna, to mało mamy takich rzeczy, że ktoś tam w sercu nosi niechęć do nas tylko dlatego, że czegoś nie robimy, a my nie wiemy, że taka potrzeba w ogóle w środowisku jest. I panie przewodniczący, pewno to uzupełnienie na tym poprzestanę, bo mówię, wykorzystałem to sprawne prowadzenie sesji, także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Wszyscy mogą. Nikt nie chce, tak? Ale jeszcze nie skończę sesji. Zgłosił się do mnie Społeczny Komitet Upamiętnienia księdza Antoniego Chotyńskiego z Wilkowa. I ksiądz jest zasłużony w dziedzinie archeologii i jest zasłużony odnośnie kultury trzcinieckiej. Nie będę tam czytał jego życiorysu, chociaż go mam, ale tylko tak powiem, że no wielkie zasługi jego są w tej dziedzinie. I mieszkańcy Wilkowa chcieli upamiętnić księdza, wmurowując tablicę kamienną w kościele w Wilkowie. I mają problem, bo nie są pewni, mają zdjęcie grupowe, które jest na nim jest dwóch księży i nie wiedzą, czy ksiądz ten, który podejrzewają, że jest księdzem tym, to jest właśnie ksiądz Antoni Chotyński, czy nie. Ksiądz Chotyński był u nas w Górecku w latach 1921, został przeniesiony na parachę do Górecka Kościelnego i był również w Józefowie na naszej parafii, gdzie zmarł w roku 49, 22 czerwca i został pochowany u nas na cmentarzu. Stąd prośba jest taka, czy w zbiorach swoich, kto ma stare zdjęcia, może się znalazło zdjęcie księdza Antoniego Chotyńskiego. Gdyby ktoś miał, to bardzo proszę albo do gminy, albo do mnie takie zdjęcie przekazać. Jest portret księdza Antoniego Chotyńskiego w Górecku Kościelnym, ale on chorował na gruźlicę i no, zmienił się radykalnie, także
Podobieństwo niby jest do zdjęcia z fotografii, ale nie jest do końca to pewne. Także prośba jest taka, jeżeli ktoś by posiadał zdjęcie lub wiedział coś na temat księdza Antoniego Ochotnińskiego, bardzo proszę o przekazanie, a my zrobimy kopię i oddamy oczywiście. Bo to tylko po to jest, żeby oni umieścili sobie na tablicy Wilkowie. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Zatem zakończam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję wszystkim za udział.